Meble rustykalne. Meble rustykalne. W jakim wnętrzu czujemy się najlepiej, co sprawia, że z dodatkową przyjemnością siadamy w fotelu, przykrywając się ciepłym kocem z książką? W jakim pomieszczeniu najlepiej odpoczywamy? Psychologowie wytłumaczą to kolorystyką, atmosferą, niektórzy fluidami, jeszcze inni natomiast powiedzą, że chodzi o wspomnienia, jakie wywołuje dane wnętrze. Być może o to właśnie chodzi w fenomenie, jakim ostatnio stały się meble rustykalne, o wspomnienie sielskiego dzieciństwa. Moda na rustykalizm. Gdy przyglądamy magazyny dotyczące stylów, zauważymy, że coraz częściej pojawiają się w nich wnętrza z elementami nawiązującymi do wsi. Drewniane, zdobione tradycyjnie meble, nawiązujące formą i konstrukcją do folkloru królują na największych zdjęciach. Ręcznie haftowane obrusy, przydełkowane narzuty, suszone kwiaty, półki pełne starych przedmiotów, bielone drzwi i drewniana podłoga. Styl rustykalny bije rekordy popularności i widać to przede wszystkim obserwując styl nowo powstających przydrożnych oberży. Knajpek part, z jak wielką przyjemnością zjada się tradycyjny posiłek w ciepłym, swojskim otoczeniu. Rustykalizm w domu. Styl ten nadaje się oczywiście nie tylko do tradycyjnej restauracji, coraz chętniej sięgamy po elementy rustykalne we własnych domach, jednak wbrew pozorom styl ten nie jest łatwy, bo wymaga wrażliwości, wyczucia i smaku. Meble powinny być proste, bejcowane lub powtarzane metodą przecierki, mogą też być woskowane lub lakierowane, ale trzeba pamiętać o zachowaniu umiaru, zestawiając potem meble obok siebie. Należy uważać na wszystkie elementy stalowe, nie powinny lśnić nowością, ale być patynowane. Bardzo ważnym elementem stylu rustykalnego są wszelkie drewniane komody, skrzynie i kredensy z witrynami, w których można eksponować na przykład piękną starą porcelanę. Jak urządzać? Rustykalny styl podkreśla piękno przedmiotów i wnętrza, charakteryzuje się prostotą i wyjątkową ciepłą atmosferą. Meble rustykalne powinny być z litego drewna. Zestawianie samych mebli nie jest bardzo trudne, ponieważ styl rustykalny nie wymaga łączenia ze sobą tylko tych o podobnych zdobieniach czy, w przypadku antyków z jednego okresu, można swobodnie zdobne, wygięte krzesło postawić obok prostego dębowego stołu. Tak naprawdę kluczem jest tu umiar i niezbyt wielka ilość mebli. Musi być dużo przestrzeni i odpowiednio z uwagą dobrane dodatki. Obok mebli to właśnie różne bibeloty, rękodzieło, wyroby drewniane, ceramika, suszone kompozycje kwiatowe dopełniają te wyjątkowe wnętrza. W jakich pomieszczeniach? Meble rustykalne można swobodnie umieścić w każdym pomieszczeniu. W kuchni będą to kredensy, stoły i krzesła nawiązujące do babcinej kuchni, na przykład w stylu zakopiańskim. W salonie można pobawić się w połączenie nowoczesności z klasyką, stawiając obok nowoczesnego kompletu wypoczynkowego drewnianą witrynę i biblioteczkę. Pokój dziecięcy będzie wyglądał wspaniale, jeśli urządzimy go w stylu góralskim, a jeśli do łazienki wstawimy odpowiednio zabezpieczone drewniane szafeczki, pięknie nam dopełnią całe wnętrze. Kolorystyka. Kolorystyka mebli rustykalnych może być różna, mogą być czarne przecierane, orzechowe, a nawet białe. Możemy swobodnie decydować się na meble woskowane w jasnym lub ciemnym kolorze, lub lakierowane na ekru, na biało czy na ciemny brąz. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Tylko drewno. Rustykalizm nie cierpi sztuczności, nie ma w nim miejsca na plastyk, dziury czy sklejkę, dlatego decydując się na takie wnętrze musimy zdać sobie sprawę, że nie będzie ono najtańsze ze względu na koszt mebli drewnianych, choć w użytkowaniu na dłuższą metę okaże się tak naprawdę trwalsze i solidniejsze.